Ty patrz. Jak to zauważył na niej. Robimy? Poprzy. Co ja się będę? Co nie? Nie. Ja nie chcę, żeby mnie definiowali.
zdefiniowano. No, nie chcę, żeby mnie Ano. Nie chcę. Nie chcę, żeby mnie Ano, Ali, Ało, Au. Jak się jeszcze w ogóle mówi? No to czego ja chcę? Bym sam był zdolny się ać, 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 ać. Ja zamierzam walczyć, dopóki nie zaspokoję swojego niskości. Bez sensu. Jak bez sensu? Jak bez sensu? Bo teraz, to z jedną definicją się nie da. Jak się ma cztery, to jest za mało. Jak się ma dwie, to można co najwyżej zamiataczem ulic zostać. No wiecie, płynna rzeczywistość, elastyczność, ciekłość. Jak budkość. Czekaj! Nie pij! Teraz słuchaj. Wena mnie jebła. Ale słyszę, ktoś usłyszy. Każdy zaraz klnie. Patrz na nich. Nikt nawet nie zauważył. Słuchajcie tego, bo zaraz znowu zgubieję. Każda planeta Układu Słonecznego poruszy się po orbicie w kształcie elipsy. Jeszcze raz. Każda planeta Układu Słonecznego poruszy się po orbicie w kształcie elipsy wokół Słońca. W różnych odstępach czasu promień budzący planety określa równe pole. Stosunek kwadratu okresu obiegu planety do sześcian wielkiej połosi jej orbity jest stały dla każdej planety w Układzie Słonecznym. A może ja poeto jestem? Tak dobrze, bo to jest właśnie definicja. To już kosinus kwadrat do tego wziąć. Witam Państwa bardzo serdecznie na moim małym, kameralnym, niskobudżetowym, zamkniętym, prywatnym, sekciarskim, klaustrofobicznym, nieoficjalnym, cóż to dużo mówić, nieistniejącym wieczorku poetyckim. Wystąpię przed Państwem ja ze swoim własnym, przeze mnie autorskim tomikiem poezji Niebiesko. W towarzystwie akompaniamentu wykonywanego przeze mnie samego samiczkiego. Recytować będę ja, przedkładam swoje własne autorskie teksty, wiersze, fraszki, treny, okruchy, myśli swoje, które ja sam wymyśliłem, sam napisałem i sam przedstawię. Zapraszam, proszę powitać mnie jednym gromkim brawem! Dobry. Ja zachęcam do otwarcia swoje egzemplarze tomików Niebiesko, mój tomik poezji. Tam jeszcze gdzieś powinny być, także w formatach i otworzę tomik poezji. Dobrze, będziemy zaczynać powolutku. Uwaga. Mówię. Nie mam nowe. Nie mam Noe. Dla nikogo. Jesteś. Nie mam mnie. Teksty, które teraz będę przedstawiał, to są takie teksty dla mnie bardzo ważne. One zostawiły na ślad w moim sercu. Odbądźmy zatem podróż po tęczy natchnienia, wprost do nieba sztuki. Podróż rozpocznie się na początku, a skończy się na końcu. Dobra. Maestro. Zakochany. Szukam cię! Szukam i znaleźć nie mogę! Spójrz na mnie i powiedz, że jesteś. Proszę. Nie to samo. To już nie to samo. Nie ta sama. Ja nie ten sam. Świat. Świat. Ej. Masz kredki? To chodź, poprawimy ten świat. To jest to. Łam jest sam. Apostrofa. No. Co mam zrobić, jeśli tak bardzo cię kocham, a... Boję ci się tego powiedzieć. Jeśli mi tak bardzo na tyby zależy, ale...
pojęcia się tego napisać. Rozdarcie się. Wybór. Tu jest rozdarcie. Gdybym miała wybierać między kochaniem ciebie a oddychaniem, wzięłabym ostatni oddech, by powiedzieć, że cię kocham. Zamyślona. Czasem myślę o tym, co by było, gdybym tak po prostu wyjechała, nie żegnając się z nikim i gdybym po prostu powiedziała tobie, że nie zależy mi na niczym, bo czuję pustkę w sobie. Bohater bajroniczny. Romantyzm, tak? No. Słucham? Nie wiem. Żona. O, pamiętaj, ekspresję.
wspaniały. Ja mam słów. Nie, to jest męczące za bardzo. Męczące? A to inaczej, to nie. No to inaczej. Spotkali się w święto o 5:00 przed kinem. Miejscowa idiotka z tutejszym kretynem. Tutejsza idiotko, rzekł kretyn miejscowy. Czy pragniesz pójść ze mną na film przebojowy? Miejscowa kretynka odrzekła z ochotą, albowiem cię kocham, tutejszy idioto. Więc kretyn miejscowy uśmiechnął się słodko i poszedł do kina z tutejszą idiotką. Na miłym macaniu spłynęła godzinka i była szczęśliwa miejscowa kretynka, aż wreszcie szepnęła: kretynie tutejszy, ten film, mam wrażenie, jest coraz nudniejszy. Więc poszli na sznycel, na melbę, na wilko, miejscowy idiota z tutejszą kretynką. Następnie się zwarli w uścisku zmysłowym. Znacie te laski, nie? Nieobliczalne. Takie są najlepsze. Takie pozytywnie pierdolnięte. Szalone. PMS. Darcie ryja. Żre, bo płacze. Płacze, bo gruba. Binko z koleżankami do pożygu. Na DVD komedia romantyczna z gramofonu Mysłowic. A na dojebkę ekologiczne ciasteczka owsiane. I organiczna kawa z mlekiem sojowym. Skok w bok. Zemriker. No bo hormony kazały, wiadomo, gorący temperament XD. Ale jak mnie nie zniesiesz, gdy jestem najgorsza, to nie zasługujesz na mnie, gdy jestem najlepsza. Wiadomo. Ciekawe, czy jesteś najlepsza. Chyba jak śpisz masz, Karol, chociaż nie, wtedy też nie, bo pewnie make-up smyty. A jeszcze gorsze są te, które mówią, że takie nie są. Na szczęście ja taka nie jestem. Skąd wy bierzecie takie różne paski? Z filmów tylko Avengersi. Do tego granie w Lola i seks w zakolanówkach. W ogóle to miejsce kobiety jest w kuchni, więc pójdę gotować. Zmienione, doskonale znane wino, charakteryzujące się czerwoną barwą z fioletowymi refleksami. Doskonale na każdą towarzystwo. Ja to sobie znam tak w ogóle. Coś mi się przypomniało. Tak ja opowiadam, to coś mi z tego, ale jednak jest. Jak się czuje, czy wszystko dobrze?
dobrze. Sranie w banie, kochanie. Aż w końcu dostajesz wiadomość. Wiesz, w sumie to nie byłam w szpitalu. Luzerze, szachmat. Wiesz, w sumie nie byłam w szpitalu, luzerze. Szachmat. Zamykasz się w sobie i piszesz te pasy. Nie. Coś mi nie pasuje, tylko opowiadam. Jestem pisarzem, masz jakiś problem? Więcej plotka, że no człowieku niemożliwe, że mu to tak po prostu powiedział. To jest nieprawdopodobieństwo prawdopodobieństwo zdarzenia. To nie może się. No chyba, że powiedział wam gardowa, no. Jakby w tym klimacie to by mogło. No proszę, nie? No to ty. No to ja. To bądź mną, level 18, jesteś artystą. Malujesz akty, rysujesz cycki. To jest fajnie. Na stronie z dziewczynami i grafiką znajdujesz taką jedną dziewczynę, która no w ogóle jest fajna i w ogóle to chciałbyś ją maznąć. Chcesz ją narysować. Zapraszasz ją do siebie do domu, no bo chcesz ją naszkicować razem z kolegą. No to modela idź się tam ustaw się. Ale czy ja na czymś nie rozumiem? Moleka u ci się ustawa. No i no co, ale ludzie przecież nie robią. Ale będziesz pasował, mówiłeś, że rozmawiamy. Ale pasujesz, rozumiesz. Rozmawiamy już. Dobry wymiar.
A ty mi takie rzeczy mówisz. Dobra. Dobra, zapadę. A ty musisz powiedzieć, że co? To przecież tego ci nie dam. No to mam stać tak bez? A, muszę zapalić się. Ten przycisk play tutaj, to on w czym jest drugim sposobie, może jest, nie wiem. Bo tam zawsze, ale to musisz tak powiedzieć. Ale to? Po co jest przycisk play na papierze? To jest na papieros? Jesteś z nią już 2 lata. Masz 20 lat, ale mieszkasz z rodzicami. Znalazłeś sobie sposób, jak zajebać sobie 2 lata. Rodzina cię nienawidzi. Zdążyłeś być z nią na minionkach, na jakichś innych miłosnych. Budkę sobie założyliście tam na jakimś moście. Dostałeś się na studia, teraz już tylko do przodu. Jesteś pewny, że próba cię wychujała. Laska jest totalnie chora psychicznie. Ej. No, jesteś. Nieśmieszny. No, ale też trochę nieśmieszny. Mm-hmm.
Ja jestem taka smutna. Kurwa, jest druga w nocy, gołąbki. Bo widzisz, bo ostatnio jak zadzwoniłem do ciebie 3 godziny temu, to nie odebrałeś od razu, tylko dopiero do drugiej. Ja myślałam, że to koniec. Powiem samo na GG, że jestem smutna i zobaczę, to świnia. Ale mówisz sobie, myślę, że mam nie kochasz, tak? Powiedz, że nie kochasz, albo się zabije! Mojej Martusi, ale ty jesteś głupiutka. Otwórzę, jak możesz w ogóle tak głupi. Nie głupiutka, tylko mądra. Bardzo. Ale troszeczkę głupiutko zrobiłeś. Jasne. Tylko tak mówisz. Tak naprawdę mnie nie napisz. Marta, nie znaczy na Rzuciłeś ją. Dziękuję. A proszę bardzo. Tak zakończyłeś taki dziwny. Fajne. Czemu? To mi się wcale nie podoba. Teraz ja. Nie. Ale panowie, no kiedy ja będę, no proszę. Ty masz ego za wysokie, a ten już nie umiał wymyślać. Nie mogę.
Co, kochanie, to samolot, to jest fajne do te latanie, tylko że nie, to jest dla mnie na trochę za wysokie. Ja się boję latania. Poza tym, kochanie, chciałem zbierać na nowy komputer. W tym roku 5.3 wychodzi. To jest ważna sprawa. Ale potem wszyscy nie będą spowiedzieli. Będzie mówił, że gra, a ja nie. Bardzo krótko leci, wiesz? Zgodził się, jest świetnie. Odprowadza cię na lotnisko. Płacze, jak odlatujesz. Kocha. Przypuj, słodzie. Rozmawiam z tobą codziennie na Skype z kawerką. Mówisz mu, że tęsknisz. On tęskni. Na któryś czas, kiedy musi przylecieć, to wie. Przywieźć ci drogie prezenty. Mówi, że w domu ma dwa rysunki, które ciebie przedstawiają. Takie w ramkach. Się podarować, jak wrócicie do domu. Za 3 dni ma mi. Oprowadzasz go po G, bo wy się bawicie, idziecie na randkę w amfiteatrze. Widać, że chłopak się jara, nie? No też bym się jara. Ja też. Nadchodzi do niego imienin. Wszyscy składają mi życzenia, wysyłają SMS-y. No, nadchodzi czas na twój prezent. Wszyscy do restauracji. Przepraszam, kolacja. Kolacja z moją kochaną G? No. Moje imieniny. No masz rację. Nie, to chyba nie mogło być pięknie, nie? Tak, tak. Wiesz, nie mogę się doczekać powrotu, kochanie. Twoja Majta są kochani, ale trochę mnie zręcznie. Ono w mieszkanku jest tak miło i przyjemnie. No, właśnie, na następny rok się zapowiada całkiem nieźle. Nie sądzisz, kurde, ten Wiedźmin, ja się na trochę boję. Ale wypadł, żeby wziąć tak na lato. Na lato wziąć, to by tak było, to wystarczyło, nie? No, ale w tym roku się też dronie, nie? Wiesz? Jest coś, co chciałabym ci powiedzieć, Eguś. No i się zaczyna festiwal z pierdolami. Coś nie tak, Kortu? No wiesz, ostatnio tak sobie myślałam i... Myślałam co? Już cię nie kocham. Z partem? No oczywiście. Oczywiście, przecież wiedziałem. Ja bym się spodziankę, tak? Ja się nie chcę zareagować, ale ten miałby czerwony światło. Nie, nie piję mnie. Macie czerwone światło w tym momencie. Kurwa, otwarty się wada po tym. Kurwa, kurwa. Bądźmy poważni, bo pysk do domu dostaniesz. Naprawdę w jego imieniny jeszcze. Nawet nie chciał jechać. Galapagos. Tak, na Galapagos, dokładnie. No. No ależ chociaż. Popatrz, znacie teraz. Nie. Nieobliczalne. Takie są najlepsze. Medalka. Komedia romantyczna. Gramofony, skok w bok. Gramofon, let it go. Z filmów tylko testową, dlatego kilka pocałunków. Potem sesja zdjęciowa i seks bez zakolanówek. Oj, miejsce kobiety jest przy mężczyźnie, więc idę sobie nowego znaleźć. Znacie tych facetów, nie? Przewidywalni. Naiwni, łatwi, na chwilę, a mówią, że niebieski królewski. Skąd cały przejdzie?
napisał. Dlatego ja bym chciał coś powiedzieć tak, tak samo od siebie, nie? Bo jestem przekonany, drodzy Państwo, że jesteście tu bardzo zorientowani, może nawet obrażeni. Ja pragnę kajać się tutaj do rozpuku przed Wami, drodzy Panowie i drogi... Może nawet tylko drogie Panie. Tak, tak, zdecydowanie przed płcią piękną, że żebym się tutaj kajać i prosić o wybaczenie. Błagę, bym powiedział. Naprawdę, drogie Panie, nie reagujcie na czyniące się tutaj bezeceństwa. Nie reagujcie, bo będzie Wam to na złe. Proszę w imieniu własnym, mojej części i Waszym, drogie Panie, nie wyjdzie Wam to na zdrowie. Proszę się z tym nie chorować, proszę się z tym nie kłopotać, bo matura i inne tego typu ważne egzaminy dojrzałości. To się tutaj wyprawia się, no tak, to nic osobistego, nie ma w tym niczego w Waszą stronę. Nie ma w tym też niczego z niczego. Pewnie nas nie interesuje. Dlatego wyrzekamy się, umywamy się i wyrzekamy ręce od tego. Love, peace, nowoczesna. Kocham cię! Kocham cię wszyscy! No to my jeszcze tu chwilę pozwiecimy, a wy nadal nie interpretujcie, co? Jak ten pacjent. Wsparta siedzi w niebieskiej sukni. Nazywa się na pewno Marta. Lub może jeszcze smutniej. Siedzi w otwartym oknie i czyta stare wiersze. Przebrzmiały bezpowrotnie, jak pocałunki pierwsze. Litery drukowane przed jej oczami skaczą. W jej sercu niezakochanym jesienny dzień się zaczął. Na parapecie wsparta siedzi w niebieskiej sukni. Nazywa się na pewno Marta. Lub może jeszcze smutniej. Spogląda obojętnie ulicę spowszedniałą, tam gdzie dziewczyny skrzętnie sprzedają swoje ciało. Spogląda i zazdrości i w dłoniach oczy chowa, że nawet takiej miłości losy nie podarował. Na parapecie wsparta siedzi w niebieskiej sukni. Nazywa się na pewno Marta. Lub może jeszcze...